Sesja Magdy. Darku, gdy połączę się z przestrzenią Magdy, sprawdź ją po DNA i powiedz, jaka płynie informacja, jak ją widzisz, jak czujesz, jaka informacja płynie. Jestem, tak, w przestrzeni Magdy, tak. Ta przestrzeń taka dosyć trudna, nieprzyjemna, taka, można ją opisać jak jaskinia, przez którą wchodzi się takim bardzo wąskim przejściem, a po drugiej stronie jest przeogromna taka grota, która nawet jest tak olbrzymia, że nie widać ścian. Są tak daleko te ściany, które tworzą właśnie taką grotę, czy pomieszczenie takie, które odbiera się właśnie tak, jakby to była jakaś forma groty, tylko symbole, które mi się pokazują, to znaczy obrazy, są w kształcie tak, jakby ktoś rysował tą przestrzeń, narysował ją węglem. Tego typu to jest przestrzeń, jeśli miałbym opisywać ją wizualnie. Ale bardzo wyraźnie widać elementy, które są właśnie bardzo podobne, czy przypominają właśnie formę groty. I wewnątrz jest taki występ skalny, dosyć płaski, nic tam nie ma, taka jałowa w ogóle ta przestrzeń jest. I leży tam taka zmęczona Magda, jej ciało subtelne. Tak jest trochę, jest w takiej zbliżonej pozycji do pozycji embrionalnej, tak jakby jest jej dobrze, tak jakby odczuwała, próbowała w tej pustce znaleźć jakąś taką bezpieczną pozycję, która ją uchroni przed jakimiś zagrożeniami, które czuć w tamtej przestrzeni. To jest coś takiego, jakby w odczuciu to jest coś takiego, jakbyśmy weszli do jakiejś właśnie jaskini z jakąś taką bardzo słabą latarką, bylibyśmy tam sami i odczuwalibyśmy właśnie lęk przed tym miejscem, bo nie jesteśmy w stanie go całkowicie czy zobaczyć. Eksplorujemy go, ale odczuwamy obciążenie, obawę i w konsekwencji lęki. I tak tam jest, taka jest tam jakby atmosfera w tym. Natomiast w samej Magdzie dodatkowo jest jeszcze potężne takie zmęczenie, strach, bardzo dużo strachu, zniechęcenie, takiego pewnego rodzaju poddanie się i tak jakby ta wola życia czy wola walki w niej gasła, tak jakby ona pomału akceptowała tą sytuację, w której się znalazła i jest taka bierna, to znaczy zaczyna jakby akceptować tą sytuację właśnie poddając się. Takie jest właśnie poczucie też, że ona tak jakby leżała, to też jest pewnego rodzaju porównanie, ale takie jest odczucie, jak ona by była taka naga, bezbronna na tym występie skalnym. I teraz też to ciało subtelne wydaje się, że ono może tak reagować, bo raz, że ta atmosfera, ta nasączona różnego rodzaju właśnie tego typu wibracjami, tego lęku, tego zagrożenia, jest, to jeszcze dodatkowo pod tym występem, gdzieś tam w dole jest takie poczucie, jakby tam lawa płynęła, czyli ona nie może na przykład tam skoczyć, bo to nie rozwiąże jej problemu, w sensie widzi, że to byłby akt już desperacji, gdzie ona mogłaby tam, na pewno tam nie znajdzie pomocy, bo czuje to, że stamtąd jeszcze jest większe zagrożenie płynie. Z drugiej strony obserwując możliwości wydostania się stamtąd i gdy ona patrzy na przykład w górę, no to widzi, że nie ma tam ani żadnej linii, liny, schodów, niczego, po czym ona mogłaby wyjść. I to też powoduje właśnie to, że się poddaje, bo tak jakby nie widzi możliwości wydostania siebie stamtąd. Więc ta akceptacja taka wymuszona na niej, czy która ona sama sobie, w sobie wymusiła, trzyma ją w tym miejscu, w takiej formie, takiej trochę rozpaczy i takiego potwornego też zmęczenia. To wszystko? Czy przyniosło jakieś byty? A w środku w niej jakieś implanty? Bezpośrednio przy niej nie, ale czuć tam obecność.
obecność jakiejś istoty, której ona też się obawia. Można nawet powiedzieć, że się jej lęka. To jest taka odczuwalna energia smocza. Smocza, silna, taka silna, dominująca energia. A czy w niej są jakieś implanty, jakieś technologie, które do niej nie należy? No, forma takiego odpromiennika. W jej centrach energetycznych, tam odpowiedzialnych za emocje, to te emocje niskie, w stylu właśnie strach, brak poczucia własnej wartości, takie stłamszenie, te obawy, to wszystko, co jest odpowiedzialne za te emocje w centrach energetycznych na przestrzeni brzucha, można tak opisać, czyli czakra podstawy sakralna i splot słoneczny, jest taki odpromiennik w formie takiego, tak jakby tam jej drut włożyć i powyginać go w taką formę, to jest taki kształt, ja wiem jaki to jest kształt, takiego liścia, tylko że nie wypełnione w środku, tylko tak jakby z drutu to zrobić, takiego liścia klonu, i włożyłby to, ma to włożone w siebie, i w momencie, kiedy ona te emocje w sobie generuje, czy odczuwa je i w efekcie wypełnia jakby to swoje wnętrze, no to wtedy po osiągnięciu pewnej wartości tych emocji, one są wypromieniowane na zewnątrz. A poza tym jest, nie ma więcej żadnych implantów, ale jest taka uległość, poddanie się i bardzo zaburzona energia jej, bardzo mocno. To znaczy zaburzona w takim sensie, że obciążona jest ta istota jej i ta wibracja obciąża też jej już ciało, że ona ma problem, żeby w tą energię życiową, że tak powiem, w sobie odnajdywać. Jest bardzo dużo wypromieniowywana ta energia w dużej ilości. Taki, ja bym powiedział, że energia życiowa jest transformowana właśnie w tą niską wibrację i wypromieniowana w okolicach nawet 70-80% na zewnątrz jej. Czy ten smak pozyskuje tą energię od niej? Czy tylko jej pilnuje? Pozyskuje. On czuć, że karmi się jej właśnie słabościami. Dzięki temu, odczuwając te jej słabości, te jej emocje, sam czuje się silny. I głównie dlatego potrzebuje energii innych po to, żeby czuć siłę i odczuwać taką możliwość kontroli swojej ofiary. Czy Magda zauważyła twoją obecność w tej jaskini? Tak, odczuła, ale nie reaguje w takim sensie, że dalej leży. Jakby taka zrezygnowana, czy nawet boi się jakiejś konfrontacji, bo czuje jakby swoją tą słabość. Stań przed nią, spójrz jej w oczy i rozpoznaj Magdę, Bodena, czy to jest nasza Magda. Tak. Można ją było nawet odczuć w jej takiej prawdziwej naturze. Taką lekkość, którą w sobie kiedyś nosiła, która w tej chwili jest taka zabrudzona w niej, taka jest zmieniona. Czy możesz się z nią kontaktować i zapytać ją, czy ona wie, po co to się znalazłeś w tej jaskini? Tak, bo ona wysyłała taki głos rozpaczy, prośby o pomoc, po to, żeby móc w sposób właściwy wspierać tą część fizyczności, która ona czuje, że też te doświadczenia są obciążające dla umysłu, dla istoty fizycznej i dla tej istoty subtelnej, którą sama jest. Ona to czuje, to jest jej taki głos wołania o pomoc. I powiedz jej, że ty jesteś głosem, odpowiedzią na ten głos wołania. Przybyłeś jej pomóc. I potrzebujesz jej pozwolenia na pracę nad nią i dla niej. To pozwolenie będzie obowiązywało tylko na czas trwania tej sesji. Będziesz ją reprezentować, ja też. Czy daję to pozwolenie? Tak.
Dobrze, dziękujemy za zaufanie. Dobrze, teraz poproś Magdę, żeby zaprowadziła nas do tego momentu, do tego miejsca, które spowodowało, że się znalazła w tej jaskini. Chcę poznać przyczynę, dlaczego jest w tej jaskini. Doświadczenie. Doświadczenie, które wywołało tak olbrzymią ilość emocji i tak gęstej i silnej emocji, że obciążyło to jej istotę na pewien moment w tak olbrzymim stopniu, że straciła kontrolę nad swoją istotą. Ta emocja ją w taki sposób zdominowała, że można to porównać do sytuacji na przykład zbrodni w afekcie, gdzie nie jesteś w stanie pamiętać swoich czynów, bo ta emocja dominuje całą istotę i ta emocja przejawia się w jakiejś sytuacji. I tutaj była taka sytuacja również w istocie, czy w osobie wtedy, kobiety, którą dzisiejsza Magda była również i doświadczała w innym ciele. Doświadczała w ciele takiej naprawdę pięknej kobiety z długim takim pięknym warkoczem, takim blond warkoczem, grubym takim. Piękna taka, nie wiem dlaczego mi się to kojarzy z jakąś taką jagodową cerą, ona trochę ma zmarszczek, ale mówię o tym opisie, bo naprawdę takie ogromne piękno z niej uderza i to jest takie, bardzo zwraca uwagę. Nawet i to wewnętrzne piękno również właśnie objawia się na fizycznej postaci. W każdym razie jest, to jest coś takiego tam, że ona wychowuje się na początku w takiej rodzinie, gdzie jest bardzo dużo miłości i takiego wsparcia. Ojciec bardzo ją kocha, matka jest też taką w pozytywnym sensie kwoką, która właśnie dba o całą rodzinę. Tam naprawdę czuć taką miłość. I ona w takiej atmosferze się wychowywała i wspólnie tworzyli właśnie ten dom, tą rodzinę. I ona później wyszła za mąż za człowieka, który był podobnym mężczyzną do niej, czyli też bardzo wrażliwy, bardzo wspierający i który bardzo ją kochał. Zresztą ona bardzo to mocno odczuwała i też to uczucie mu odwzajemniała. I w naturalny sposób stali się małżeństwem i to bardzo szybko, bo w wieku chyba już nawet 17 lat byli już małżeństwem. I ta świadomość istoty, taka niewinność jeszcze faktycznie jakby ta rodzina chroniła w jakiś sposób od jakichś wzorców takich obciążających, chociażby to, że nie było jakichś kłótni czy umniejszania roli jakiegoś członka rodziny, to powodowała taka, że ta wrażliwość właśnie w tamtej istocie Magdzie była bardzo duża. I w naturalny sposób oni żyjąc i powielając jakby wzorce z rodziny, tworzyli naprawdę wspaniałą taką kopię tej rodziny, z której ona się wywodziła. Ale bardzo szybko ta idylla, że tak powiem, się skończyła, ponieważ przyszła wojna i w momencie, kiedy wojska wroga przechodziły przez miejscowości i przez miejscowość tą, w której Magda mieszkała, doszło do sytuacji takiej, że oni mieli już dwójkę dzieci w ogóle wtedy. Tak, myślałem, że na początku wydawało mi się, że jedno, ale teraz widzę dwójkę dzieci. Jedno takie malutkie, może kilka miesięcy. Te wojska przechodząc przez ich miejscowość pozbawiły ich tak naprawdę, odarły ich ze wszystkiego, to znaczy z człowieczeństwa, z uczuć, z bliskich, w zasadzie ze wszystkiego, bo patrząc z perspektywy Magdy, to ona musiała patrzeć, jak chodzący żołnierze najpierw zabili jej męża, który stanął w obronie tej rodziny i w sposób bardzo naturalny osłonił jakby dosłownie swoją piersią tych swoich najbliższych i ci żołnierze byli w takim amoku, jakby faktycznie coś ich opętało, czy te emocje, które mieli, czy nie wiem, tak, wygląda tak, jakby byli trochę nawet odurzeni alkoholem i nie panowali nad tym, co robią, ale po prostu zniszczenie było olbrzymie. Chcieli, znowu, jak ten mąż już leżał w kałuży krwi, to te emocje zaczęły w niej wzrastać, rozpacz i naturalna potrzeba, żeby chronić dzieci. I znowu ona swoją piersią chciała osłonić
dzieci. To się jej nie udało, dlatego że jest taka bardzo brutalna scena, kiedy żołnierz chwyta ją za gardło i ona traci oddech i on ją tak poddusza po to, żeby osłabić jej siłę fizyczną. Gwałci ją i przychodzą jeszcze inni żołnierze, poprawiają po tamtym pierwszym i śmiejąc się, szydząc, zabijają jej dzieci. Najbardziej tragiczniej to maleństwo, to niemowlę zostało upuszczone i właśnie i straciło życie. To jest tak traumatyczna scena, że w jej istocie właśnie wzbudza się taka emocja, która jakby zatraca się ona w tej emocji. Ona staje się tą rozpaczą. Traci całkowicie siłę, sens istnienia, sens czegokolwiek. Jest tylko strata, taka i emocja z tym związana. I ją w efekcie zabija chyba forma jakiegoś zawału serca, bo ona pod tymi żołnierzami ginie po prostu, umiera. Oni jej nie zabijają, oni ją doprowadzają do śmierci. W każdym razie po opuszczeniu ciała ona przenosi się w nicość, w ciemną nicość, w totalną pustkę i nie może tam odnaleźć ani swojego męża, ani dzieci, ani rodziców, nikogo. I chodząc po omacku wpada w rozpadlinę, gdzie pod tą rozpadliną jest ta jaskinia, w której jest i czuć dopasowanie takie energetyczne do emocji, którą w sobie ona nosiła. I dzięki temu, że ta emocja w niej jest, czy była, to ona jakby wibracyjnie dopasowana do tej przestrzeni, jakby została przyciągnięta przez tą smoczą postać, która właśnie jest poczucie takie, że ona pożąda takich istot, bo może się karmić ich strachem, ich bezradnością, temu, że się potrafią poddać, można na ich barki narzucić bardzo dużo, a one to uniosą i przez to ta kontrola, przez tą smoczą istotę jest taka pełna. Ten smok żywi się słabościami właśnie innych istot i zachowuje się w dość okrutny sposób w stosunku do tych swoich ofiar, bo często daje im później życie, tak jak widać później dalej w życiach kolejnych już jak towarzyszy i on jej daje życia, wybiera jej życia, czy próbuje dopasować ją do jakiejś rodziny, to jest jak taki kot, który bawi się złapaną ofiarą, czy myszą na przykład. I zamęcza ją. Nie zabija jej, ale zamęcza ją. Ale czasem jeszcze ta perfidia jest taka, tego smoka, że potrafi jej dać na przykład takie życie, gdzie na początku to życie jest bardzo przyjemne, po to, żeby ona mogła poczuć jakąś wartościową istotą, a później następuje jakiś taki punkt kulminacyjny w życiu, że staje się jakaś sytuacja traumatyczna i ta duża ilość takiej pięknej jej energii zostaje transformowana właśnie w beznadzieję, w jakąś taką słabość, ze zmaganiem się w życie, z życiem. Stawia się na przykład jest jej jakąś osobę, która zaczyna być katem w życiu fizycznym. Ona się zaczyna poddawać i wtedy ten smok, ta postać zaczyna czuć tą dominację. To jest taki jakby energetyczny orgazm, który mu daje właśnie poczuć taką dominację nad tą. To jest taki zwyrodnialec, który jakby chce doprowadzić do takiej sytuacji taką istotę. A strasznie się poczułem teraz. Bardzo duży wysiłek to dla mnie było. Te emocje, które na początku się pojawiły, to jest ogromne obciążenie. Aż w nerki mi poszło teraz. Odpocznij trochę, podnieś wibracje, rozłącz się z tymi emocjami. Jak będziesz gotowy do dalszej pracy, to daj mi znać. Jest okej. Jeszcze jedna rzecz mi się pokazała. Coś, czego wcześniej nie wiedziałem i nigdy nie miałem świadomości, że tak jest, choć smoczą energię już czułem nieraz, że to są również istoty zmiennokształtne. One potrafią przywdziać na przykład postać człowieka. Często
mają jednolity kolor włosów, najczęściej długie są te włosy, zaczesane do tyłu, spięte, te zaczesane do góry włosy spięte są w jednej części, tak, w taką kitkę na górze, reszta jest rozpuszczona i ta istota czasem nawiedza Magdę, jako taki książę można by było go opisać. I on, to jest właśnie też taka kolejna perfidia z jego strony, że on się pokazuje jako taki, taka istota, która teoretycznie chce ją wspierać, która daje jej jakąś taką nadzieję i zaszczepia w niej takie poczucie, żeby ona zaangażowała się bardzo i faktycznie może później ją kontrolować, bo ona jak wchodzi w jakąś sytuację, nawet trudną, to trudno jest jej pokonać to obciążenie, które z tej sytuacji płynie. I to nawet jest w sytuacjach, kiedy ona, na przykład w sytuacjach zawodowych, ona może mieć albo posadę sprzątaczki, albo posadę dyrektora na przykład, ale tak olbrzymią ilość energii ją to będzie kosztowało, że ta praca, to czym się zajmuje, ją będzie niszczyć. Po prostu nie da jej przestrzeni na inne rzeczy, tylko po prostu będzie przychodziła z pracy do domu i będzie po prostu rzucać się najchętniej, by przespała, żeby się w jakiś sposób zregenerować. Bardzo często daje jej na przykład sytuacje w związkach, że i to jest, konfiguracja się zmienia bardzo różnie. To wydaje się, że tak jakby on właśnie, tak jak się tą myszą kot bawi, to tak samo on się z nią bawi. Daje jej sytuację dobrą, ona jakby odzyskuje jakąś formę równowagi czy nadzieję i dostaje łapą po głowie i pojawia się sytuacja patologiczna albo taka bardzo trudna dla niej, gdzie ona się musi zmagać w związku, nie wiem, czy z alkoholem, czy z agresją, czy z innego rodzaju jakby takim prześladowaniem psychicznym. I do momentu, kiedy ona to będzie w stanie wytrzymywać, to on ją jakby eksploatuje bardzo mocno. Jak czuje, że coś jest nie tak, już, że ta jego ofiara mogłaby jakby no, nie wytrzymać tego, no to odpuszcza jej. I znowu patrzy, jak ona się miota, jak sobie zaczyna tą przestrzeń układać i znowu na nią siądzie, jak poczuje, że jest na to gotowa. Ta możliwość właśnie kontrolowania jej istoty jest dla niego bardzo podniecająca wręcz. On wtedy się czuje silny i mocny. I w taki sposób ją właśnie prowadzi przez te życia, ale przychodzi do niej jak, nie jako smok, tylko daje się jej zobaczyć jako właśnie taka postać, tak jakby książę z baśni. Przy czym on jest o tyle dziwny, że jest bardzo blady tam, w tym ciele i jakby nie miał, pozbawiony był emocji i uczuć, że jakby mimika u niego nie pojawiała się. To znaczy, jeśli byś się chciał uśmiechnąć, to twarz, mięśnie mimiczne, tak jak w odniesieniu do ciała fizycznego, nie spowodowałyby, że twarz się zmienia na uśmiechniętą, tylko cały czas jest taka trochę jakby, nie wiem, jakieś taka trupia ta twarz jest. I w taki sposób się też z nią jakby droczy. I przy czym te kontakty są dosyć sporadyczne, ale są. A poza tym on czai się w pobliżu, lata w tej przestrzeni, w której ona jest, napawa się tą energią, tak jakbyśmy byli w gnieździe takiego smoka, gdzie jest właśnie taka przesycone to jest jego tą energią i tą energią, którą on pozyskuje też od innych istot. Czy ten książę pojawia się też jej ciału fizycznemu? Widzi go? Widziała go? W fizyczności może jedynie gdzieś w momencie, kiedy jest jakieś przesilenie energetyczne w jej istocie subtelnej, może to ciało subtelne przenikać do świadomości, do umysłu i gdzieś w formie jakichś takich obrazów, czy projekcji, czy krótkich takich migawek może widzieć różnego rodzaju symbole czy obrazy. Czy we śnie na przykład, ale to on nie schodzi do fizyczności, tylko on bardziej żywi się jej energią. On pożąda jej energii. A zobacz, czy ta istota przebija Magdę włócznią. Można by było powiedzieć, że czasem ją rani w taki sposób, żeby pobudzić ją jakby do działania, żeby wyrwać ją z tego marazmu, żeby ona gdzieś ją pobudzać. I tak, najbardziej czuję, że jest takie uderzenie jest w okolicach
to chyba wątroba jest. W prawym rogu jest taka nawet rana, czy forma takiej energetycznej blizny, gdzie rzeczywiście on w taki sposób też się stymuluje do tego, żeby wchodziła w jakieś sytuacje, które później on zamieni na trudną. To było pytanie, dlatego że Magda Fizyczna napisała mi o tej włóczni. I to wszystko, co opowiadałeś, to się zgadza z pytaniem Magdy. Ona tutaj przeczyta mnie, to będzie trochę dłuższe pytanie. A ogólnie pyta, dlaczego jest atakowana na poziomie astralnym. Przez ostatnie 13 lat miała te ataki, zawsze nocą, we śnie, po przebudzeniu, nawet na jawie. Nigdy nie widzi, kto ją atakuje, ale czuje energię, taką ciężką, ohydną energię. Też miała paraliże nocne. Zobacz, czy te paraliże nocne wywołała ta istota, czy ktoś inny. W zasadzie można powiedzieć, że tak, to ta istota, przy czym on jest w stanie jej projektować różnego rodzaju wizje i różnego rodzaju obciążenie, od straszenia ją innymi ludźmi, poprzez technologię, poprzez jakieś sytuacje spoza planu fizycznego. Może ją straszyć obcymi, może ją straszyć demonami, może ją straszyć sytuacjami, czymkolwiek, żeby ten stan w niej utrzymywać, po to, żeby ona nie potrafiła odzyskać kontroli nad swoim ciałem, nad swoją istotą. To też się zgadza z tym, co Magda tu pisze. Często otwiera oczy w środku nocy, po śnie jakimś, i widzi właśnie różne istoty, od demona po UFO, po nawet wilka, albo książę jest jej pokazywane. Dobrze. Teraz przejdźmy jeszcze do pytania Magdy. Powiedz mi, dlaczego Magda często musi oddawać mocz? Jaka jest tego przyczyna ezoteryczna? To wynika z ogromnego obciążenia jej organizmu, jej ciała fizycznego. Te emocje generują olbrzymią ilość toksyn, zmieniając właśnie wibracje jej komórek. I gdyby tego nie robiła, to jej ciało zachorowałoby tak poważnie. I tak docelowo, jeśli się będzie ją utrzymywało w takim stanie, to jakieś choroby przewlekłe też się tam mogą pojawić, czy prawie że jest pewne, że w takim stanie się pojawią, ale też właśnie nerki, oczyszczając organizm, pracują naprawdę na olbrzymich obrotach, i tak organizm się broni przed tym, żeby jak najwięcej tych toksyn móc z siebie odrzucić. Ona może nawet obserwować u siebie pewnego rodzaju opuchnięcia, na przykład mogą jej albo puchnąć nogi, albo puchnąć twarz, na przykład pod oczami może puchnąć. Potem też jest w stanie określić właśnie to obciążenie, które nerki próbują wyrzucić, tą olbrzymią ilość toksyn, które konwertują komórki, próbując się oczyścić. Magda pisze, że często robi medytacje i też różne stosuje tarcze ochronne, jakieś otoczki. Używa kadzideł i kryształów. Powiedz mi, czy to jest skuteczne? Doraźnie i na chwilę może jej dać jakąś chwilę wytchnienia, ale będąc pod kontrolą tej istoty, on jest bardzo skuteczny w kontroli i potrafi w swojej przebiegłości doprowadzić do sytuacji, że może jej dać nawet poczucie, że ona odzyskuje kontrolę, ale stworzy sytuację, która rozbije te zabiegi, które ona chce robić. Tutaj jest poczucie, czy wygląda na to, że te zabiegi są jednak mało skuteczne. Dalej Magda pyta, co robisz, żeby bronić się lepiej? Zdecydowanie, będąc zdominowana taką wibracją i posiadając takie emocje, ona jest w zasadzie bezradna. Nie jest w stanie zrobić nic, co po prostu... To obciążenie nie jest w stanie spowodować, że ona jest, może zbuntować się przeciwko tej istocie, czy wręcz pokonać go, bo w walce jest nierówna jemu. Dopiero kiedy odzyskałaby swoją właściwą wibrację, pozbyła się tego bagażu, tego ogromnego bagażu emocjonalnego, który właśnie nie pozwala jej podejmować w pełni działania, no to wydaje się, że nie może nic zrobić. Powinna odzyskać w sobie
tą naturę, to kim jest i tą wibrację, którą jest, bo wtedy ta wibracja kompletnie nie jest kompatybilna z tą przestrzenią i z tą istotą. To są dwie skrajne wibracje, kompletnie one nie potrafią się przeniknąć nawzajem, więc wtedy ona bez walki staje się dla niego niewidoczna, a jednocześnie może poczuć swoją pełnię bez właśnie wzorców walki. Ale jeśli tego nie zrobi, to ta walka, którą będzie chciała podejmować, zmagając się z życiem, będzie nieskuteczna. Czyli z poziomu tylko fizycznego nie jest w stanie zaradzić tej ingerencji? Z poziomu fizycznego może łagodzić to. Może próbować kontrolować te emocje. Może w taki sposób, ale to będzie sposób bardzo siłowy. Dobrze. Zanim pójdziemy dalej, jeszcze pytanie od Magdy. Magda prosi nas o uwolnienie od byłego chłopaka. Były chłopak, miała z nim toksyczny związek, a po zerwaniu z nim ten chłopak nachodził ją, śledził, prześladował. Skończyło się grożeniem nożem i pomimo zakazu nadal ją szpieguje. Co może zrobić, żeby ta istota przestała ją prześladować? Czy ta istota jest w jakimś połączeniu z Magdą karmicznie, czy jest sterowana przez tego smoka? Możesz zobaczyć. Jest narzędziem w ręku tego smoka, dlatego że on wykorzystuje inne istoty do tego, żeby w tej fizyczności kontrolować zachowanie i kontrolować emocje Magdy. Więc to jest też osoba, która już w pewien sposób ma zaburzoną psychikę, jest podatna na sterowanie, na wykonywanie tych poleceń z planu energetycznego i o to, żeby wpływać czy wywoływać emocje, poczucie zagrożenia, strachu, czy ograniczać Magdę w fizyczności. To są istoty, które on jakby wybiera, jest w stanie jakby poczuć ich też słabości. W innych życiach on na przykład potrafił, właśnie na linii męskiej to często wykorzystuje, tak jakby rozumiejąc, że ta energia męska, jeśli przeważy się, już będzie taka w takiej skrzywionej formie, no to będzie dominować Magdę i potrafił doprowadzić do sytuacji, że na przykład w rodzinie, na przykład jej ojciec potrafił jej robić różne rzeczy takie przykre, czy wpływać na jej emocje. Bywały też takie sytuacje. W innych życiach też trudne związki, czy trudne relacje. W zasadzie w każdym życiu jakaś relacja trudna się pojawi po to, żeby ona właśnie musiała się z tym zmagać, żeby ją gdzieś zatrzymać, żeby obniżyć jej poczucie własnej wartości, pokazać jej jakąś słabość i zmusić ją właśnie do takiej katorżniczej pracy, czy nad sobą, czy w ogóle pracując na życie, a czasem właśnie w sposób taki dać jej odrobinę wytchnienia po to, żeby poczuła się. Także on na tego jej byłego partnera zdecydowanie wpływał, tak jakby wszedł w jego psychikę i kazał mu to robić. Co też wygląda na to, że on z tego czerpał jakby jakąś taką też dziką przyjemność, ten jej chłopak. W sensie tak jakby ten smok dawał mu pewnego rodzaju tą taką dziką satysfakcję, żeby on poczuł i też czuł, że robiąc coś Magdzie, odczuwał tą taką satysfakcję, tak jak ten smok odczuwa. Tylko smok odczuwa 1000 razy bardziej. Magda jest teraz w szczęśliwym związku. Czy ten mąż obecny był w jej życiu poprzednim? Był. W poprzednich życiach. Tak, spotykali się, też byli partnerami. Raczej dobre relacje tam się pojawiały, przy czym bywały też sytuacje, że los ich też rozdzielał. Natomiast tak, to jest taka istota, która pojawia się co jakiś czas w jej życiu, trochę się jakby nią opiekuje, może tak, jeśli patrząc z perspektywy subtelnej, gdzieś czuje, że ona potrzebuje takiego wsparcia. W fizyczności to wygląda tak w taki naturalny sposób, ale ten związek energetyczny jest dość silny u nich, tak. Czy to jest ten sam, sama istota, która wtedy została napadnięta przez to wojsko, kiedy była ta wojna, szalała wojna w tej miejscowości, gdzie oni żyli? Czy to jest ta sama istota?
Nie, ten smok nie chce doprowadzić do sytuacji, żeby ona się spotkała z tamtą istotą, bo wtedy Magda mogłaby pewne sytuacje w sobie przepracować, to znaczy poczuć, czy skonfrontować z tamtą osobą, którą chciała, czy dziećmi w ogóle, które chciała spotkać, znaleźć, czy odzyskać wręcz, więc on jej na to nie pozwala. Pozwala jej na to, co będzie mógł i tak kontrolować. Jeszcze powiedz mi, czy uwolnienie się od byłego chłopaka jest możliwe tylko wtedy, kiedy uwolni się od smoka? Nie tylko, ale najprawdopodobniej, jeśli nie uwolni się od smoka, to nawet jeśli użyje jakichś narzędzi, które ma dostępne i czy może się, czy na przykład się wyprowadzi, czy on trafi na przykład do więzienia, czy cokolwiek się z nim stanie, że odseparują ich, to znajdzie się inna osoba, która przejmie jego rolę. Kwestia tylko w jakim momencie to się stanie, ale ten smok doprowadzi do takiej sytuacji, czy wpłynie na kogoś, na przykład na przyjaciółkę może wpłynąć, która raptem stanie się jakaś bardzo czy roszczeniowa, czy będzie miała pretensje, czy będzie manipulować, czy wejdzie w ich intymność, będzie próbowała na przykład wpłynąć na jej męża, coś rozbić, cokolwiek, tak jak patrząc na schemat działania w poprzednich życiach, to w tym również ten smok jest w stanie kreować takie sytuacje dla niej, wykorzystując na przykład innych. A czy szykuje jej jakiś taki właśnie tragedię większą? On czeka, tak jakby kontroluje i patrzy. Jeśli ta pojawi się w niej za bardzo, za duża siła, za dużo potencjałów, które ona mogłaby wykorzystać dla siebie, dla własnego rozwoju, to zareaguje. Teraz on czuje, że Magda jest zmęczona. Daje jej jakby, te bodźce jej towarzyszą, te, które ją osłabiają, więc on tą kontrolę nad nią jakby czuje, że sprawuje i znowu ta satysfakcja się w nim pojawia. On nie potrzebuje jej dojechać, że tak powiem, tak, żeby ją zamęczyć, tylko właśnie w tej kontroli jest, wydaje się, mistrzem. Okej. Wszystko, co mówisz, to się zgadza z tym, co Magda pisze i mówi. Miała ojca tyrana, jest zmęczona, ciężką ma pracę, z której nie może się wyzwolić przez sytuacje pewne życiowe. Dobrze, to wszystko jest prawda. Teraz rozłączamy się z jej pytaniami. Idziemy do Magdy w tej jaskini. Jesteś przed nią? Tak. Zapytaj Magdę, czy słyszała wszystko, czy śledziła to wszystko, co te informacje, które zbieraliśmy. Tak, i teraz to sprawiło jej ogromną przykrość, jakby ta prawda i ta jej bezsilność powoduje, że ona płacze, czuć taki szloch, który nie pozwala, który ją jeszcze bardziej jakby osłabia, pokazał jej całość tej sytuacji, w której jest i obciążyło ją to bardzo. Czuć nawet takie obciążenie w przestrzeni serca, tak jakby ścisnęło jej tą przestrzeń serca, jak to serce jakby zrobiło się jak taki malutki orzeszek, który jest ściśnięty taką olbrzymią rozpaczą. Zaraz się spotka z istotami, które razem z nią umarły. Powiedz, żeby zebrała się teraz w sobie i na trzy pokaż jej te istoty, z którymi wtedy żyła i razem z nimi umarła. Raz, dwa, trzy. Już. Te istoty stają przed nią. Jej były mąż i dwójka dzieci. Niesamowicie się to pokazało, bo ten mąż pokazał się jako taka przezroczysto jasna, świecąca postać, która przyszła do niej z ich dziećmi i one się pokazały tak, jak ona je pamiętała, w sensie może to najmłodsze dziecko jest trochę większe, że tak jakby w pozycji stojącej on trzyma je za ręce. Z lewej i z prawej strony ma te dzieciątka, które też pokazują się tak, jak on, w takiej energetyczno, jasno, przezroczystej postaci i z takim spokojem, z ogromną taką miłością, radością przyszli do niej. Bardzo taka wzruszająca ta scena jest. Idealny spokój,
żadnego cienia obciążenia w stosunku do niej, olbrzymia miłość, takie wsparcie, opieka nawet z ich strony, takie zrozumienie i jednocześnie radość ze spotkania, tak jakby ten mąż jej chciał jej powiedzieć, że przez te wszystkie lata ona nie musiała się martwić, bo on się tymi dziećmi opiekował. A gdzie oni byli? Oni są w przestrzeni wyższym astralu, gdzie przechodzą również swój cykl doświadczeń, ale nie w taki siłowy sposób jak Magda. Nawet też cieszą się, że ten głos jej, wołanie o pomoc, oni teraz usłyszeli i odnaleźli ją. Tam z ich strony jest właśnie radość, że też ją odnaleźli. Przy czym tu też się pokazuje, że oni faktycznie wchodzą w pewnego rodzaju sytuacje, doświadczając bardzo często razem na planie fizycznym. Bywa, że ten jej mąż jest mężem ich córki, czasem ojcem, czasem jest bratem swojego syna. Generalnie tworzą taką grupę dusz i opiekując się w tym życiu fizycznym, czy może opiekując się, czy doświadczając razem. To znaczy ta trójka się wcielała razem, ale nigdy od tamtego zdarzenia nie była obecna w życiu Marty, tak? Tak. Dobrze, to teraz, gdy się już napełnią swoją obecnością, gdy się tym wszystkim informacjami o sobie wymienią. Powiedz mi, jak widzisz Magdę teraz? Ogromna ilość takiego żalu, rozpaczy, smutku, straty z niej odpadła. Wyszła, rozpuściła się. Wypełniła się właśnie radością. Zostało tylko obciążenie z kolejnych żyć i z sytuacji, które przeżywała, z przestrzeni, w której jest, które też jakby wnikają w nią, ale tam olbrzymia ilość obciążenia odpadła. Olbrzymia ilość. Potrzebujesz odpoczynku? Nie, nie. Okay. Dobrze, powiedz mi, co jeszcze obciąża Magdę? Jakie emocje? W dalszym ciągu to obniżone poczucie własnej wartości, brak odczuwania w sobie tej swojej siły, czyli te słabości w niej są i właśnie strach przed tym miejscem, to wszystko właśnie ją dalej obciąża. To poczucie też jej słabości, to, że przegrywa, że nie jest w stanie pokonać, czy nie była w stanie pokonywać innych sytuacji w swoich inkarnacjach, w swoich wcieleniach, powoduje właśnie, że ona tą słabość sobie dalej jeszcze odczuwa. Ona umarła ostatnia w najgorszych męczarniach, więc ma prawo ta sytuacja jej wyglądać tak tragicznie. Ale może to naprawdę wszystko zmienić. Popracujemy nad jej emocjami. Czy jest na to gotowa? Czy ona to rozumie, że wyrzucenie tych emocji, które karmią tego smoka, uwolni ją od tej sytuacji? Tak, rozumiem, dlatego że poczuła, że już jakby to, że mogła się skonfrontować z tamtymi istotami, ze swoimi bliskimi, już ściągnęło z niej olbrzymi balast, obciążenie i chce wyrzucić tego jeszcze więcej. Czuje nadzieję i czuje przebłysk taki, że jest to możliwe. Więc niech to zrobi. Najpierw z przestrzeni serca rozpuści te wszystkie energie, te wszystkie emocje, które jej nie służą, które męczą jej ciało subtelne. Tą ranę powłóczni, niech swoją energią lekkości, którą ma w środku, na pewno mamo mówiłeś, że czuć w niej taką energię lekkości. Niech tą ranę zasklepi. Czy ona już się wcześniej zasklepiła? Zobacz, jak to wygląda. Nie zasklepiła się wcześniej. Te wszystkie centra energetyczne, które są blokowane przez odpromiennik. Przede wszystkim ten odpromiennik musi zdeaktywować. Wyłączę go. Da radę to zrobić? Na trzy. Raz, dwa, trzy. Już. Wyłączone jest. Teraz jej to pójdzie bardzo łatwo, wyłączenie. Powiedz mi, co się stało. Czy wyłączyła? Tak. On już nie działa. I ona może swoje centra energetyczne napełnić swoją energią. Powiedz mi, co się dzieje, jakie procesy zachodzą. Takiego stopniowego rozluźniania tego napięcia emocjonalnego, które w jej ciele jest subtelnym.
To powoduje właśnie bardziej takie rozprężenie i taka w niej rośnie wola istnienia, wola życia. Jest w stanie znaleźć już na tyle siły, żeby się podnieść. Najpierw usiadła, później wstała. Odnajduje w sobie, zaczyna odczuwać w sobie właśnie tą swoją naturę, którą miała, tą miłość do siebie, do innych, tą lekkość, jednocześnie to bezpieczeństwo, możliwość decydowania o sobie. To wszystko zaczyna ją wypełniać. Gdy już zniknie wszystko, co mnie wspiera, wszystkie programy i emocje, to mi powiedz. Wyrzuca po kolei strach, zmęczenie, zniechęcenie się, poddanie się, rozpacz, obniżone poczucie wartości. Gdy to wszystko usunie swojego ciała, wszystko, co jej nie służy, to mi powiedz. Wszystkie emocje, programy. Czy to robi? Tak, robi. Opisał, jak procesy wyglądają. Coraz więcej jakby jej struktury energetyczne uzupełniają siebie, siebie jakby jest taki wewnętrzny proces odbudowy jej energii. Jej wibracja stopniowo ładuje się czy nasącza się właśnie takimi wartościami, które są jej naturalnymi, pozbawionymi tych obciążeń emocjonalnych, w które tą energię ona przetransformowała, czy pomogli jej przetransformować. I jej struktury, w ogóle jest też fajny proces, znaczy to może to nie jest fajny, tylko obserwować jest to ciekawie, że ten smok lata, on na początku trochę jakby próbował pokazać jakby swoją złość i niezadowolenie, a w tej chwili jest ciekawy. To znaczy on potrafi na przykład stanąć przede mną tak bardzo blisko i patrzeć z zainteresowaniem, szukając jakby miejsc, za które mógłby zaczepić, znaleźć coś, jakąś słabość, do której mógłby stworzyć obciążenie. I tak samo patrzy na tą przemianę, transformację tej ofiary, którą była dla niego Magda i widzi, że traci nad nią kontrolę. Jest to dla niego, to nie jest coś takiego, co on odbiera jako porażka, tylko tak jakby chciał się nauczyć i zobaczyć jakby ten proces. Jest bardzo taki, można to odnieść, użyć słowa ciekawski. Nie zafascynowany tym problemem, ale też nie odczuwa się przegranej u niego, że on coś traci. Ale przez to, że te procesy są tak wyraźne w Magdzie, to on nie ma za co ją zaczepić. Nie ma tam rezonansu i nie jest w stanie wpłynąć na ten proces, dlatego że wibracja kompletnie się rozmija między tą Magdą, a tą, do czego on jest przyzwyczajony i to, co może kontrolować. Tego typu istoty już kontrolować on nie może. Więc tylko jest takim obserwatorem, a Magda rośnie w siłę. Jej istota rzeczywiście nawet zaczyna powiększać swoją powierzchnię, że tak bym powiedział, i w tym momencie nawet dochodzi do sytuacji, że ona sama widzi, że nawet wielkość jej, ta fizyczna, zaczyna być podobna do tego smoka, gdzie wcześniej była taka mała i samo to na zasadzie jakichś może skojarzeń dawało jej poczucie, że jest bezradna i jest słabsza. W tej chwili właśnie rośnie w niej coraz większa pewność. Nie ma nawet w niej cienia czegoś takiego, że ona chce się na nim mścić, czy chce mu się odpłacić, zemścić, tylko właśnie jest to zrozumienie swoje wewnętrzne, zrozumienie tego, kim jest, kim była tak naprawdę i odnalezienie w sobie właśnie tej swojej boskości, tej swojej naturalnej świadomości i energii. Czy smok się nie boi, że straci źródło pożywienia? Właśnie chodzi o to, że nie, bo on ma takich ofiar więcej i właśnie nie ma w nim poczucia, że stracił. On za bardzo pyszny jest ten smok. Chociaż nie odczuwa się, że naprawdę czuć, że on, to nie jest jakiś problem dla niego, że to, że nie może jej kontrolować, to nie wywołuje w nim żadnych jakby takich problemów czy emocjonalnego jakiegoś
rozczarowania. On dalej jest silny, ale jest w stanie pogodzić się jakby, nie? Z tym, że przestał akurat nad Magdą mieć kontrolę. Czy ten smok ma szefa? Niech się wszystkie istoty, które ingerują w Magdę, nie staną przed nią. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Ingerowały jeszcze istoty z wyższego astrala, taka przestrzeń, w której między innymi są istoty takie jak reptylianie czy modliszki. I tam jest istota, która też w nią ingerowała i tak naprawdę tam doszło bardziej do porozumienia pomiędzy jej wcześniejszym przewodnikiem a smokiem. Mają oni jakieś, widać, zależności, że została stworzona sytuacja, która właśnie dopasowała ją energetycznie czy emocjonalnie do przestrzeni tej smoczej. To tak można by było w przenośni powiedzieć, że ten smok ją przehandlował, czy tej jej poprzedni przewodnik przehandlował ją właśnie dla korzyści, które pomiędzy nimi oni zawarli między sobą pakt. Więc pokazał się jeszcze taki przewodnik, który wcześniej jej towarzyszył i prowadził ją poprzez wcielenia w taki dosyć, że tak powiem, bardziej cywilizowany sposób. Nie tak jak ten smok. Czy Magda teraz może nam pokazać sytuację, kiedy z tym przewodnikiem się związała i wszystkie pakty ujawniła, jakie z nim podpisała? Tak, myślę, że tak. Chwilkę tylko jeszcze to trwa, bo jesteśmy w takiej dziurze jeszcze tej emocjonalnej tam w tej przestrzeni i teraz pomalutku ona jakby świadomościowo wychodzi poza tą przestrzeń wyżej. I za momencik dobrze, niech wyjdzie z tej jaskini. Wyszło, tak? Wychodzi pomalutku, właśnie przenosi się wibracyjnie wyżej. No tutaj ta przestrzeń jest tak wizualnie, można by było nawet użyć słowa piękna i lekka w porównaniu z tym, gdzie była. Ale i tak widać, że tam pewne zależności są. Jest przepiękna taka przezroczysta przestrzeń. To, do czego to porównać? To jest coś takiego, jakby stworzyć, takim oblać lodem kulę i pod spodem byłaby przestrzeń ziemska, gdzie toczy się życie materialne i ta materia jest i można się z nią połączyć. Pod tą kulą też są jakby te niższe części astrala i jest bardziej jakby przeźroczyście tam, w sensie, że lekko. Ale są właśnie istoty takie, które przypominają trochę jakichś filozofów, czy nauczycieli, czy jakichś takich starców, którzy mają jakieś olbrzymie doświadczenie. Ta przestrzeń jest podzielona na przestrzeń wspólną i indywidualną. Są różne istoty. Tam na przykład już jest ta wcześniejsza rodzina, z którymi, którzy oni też tak jakby, to była, można też to porównać, czy opisać jako przestrzeń taka niebiańska, a takie niebo wyobrażeniowe, gdzie w religię jakby głoszą, że po śmierci gdzieś zasłużymy na jakieś niebo, czy wrócimy do domu ojca, no to jest tego typu przestrzeń. I tam jest takie życie i wybór wcieleń w oparciu o relacje i o wydarzenia, czy o wydarzenia, które mają właśnie w tak umowny sposób uczyć ich bycia i doświadczenia w materii. Więc tam jest ten jej taki bazowa przestrzeń, od której ona zaczęła doświadczenia ziemskie. To też jest takie dziwne, że pomimo tego, że tam było też obciążenie i ingerencja w jej istotę i nakładanie na nią pewnych obowiązków, czy godzenie się na wybory jakieś tam wcieleniowe, no to i tak teraz po wyjściu z tej smoczej przestrzeni, to tam się wydaje, że rzeczywiście tam jest niebo i niesamowita lekkość tam panuje. Więc ona teraz w tamtej przestrzeni jest, jakby podążając za sugestią, kiedy to się zaczęło, czy to znalazło się tam i tam też te zależności jakby zaczyna widzieć. Pomalutku zaczyna widzieć, że zgodziła się na przymuszanie jej, no w takie przymuszanie to jakby to nie było, ponieważ się zgodziła na to, ale jakby łączenie ją z sytuacjami ziemskimi, które były wybierane za nią. I te wydarzenia też nie były takie, jak ona by sobie to wyobrażała, to znaczy nie mogła realizować siebie, czy przejawiać siebie, tylko realizować jakiś plan na życie,
który był jej wybierany. Więc jest tam w tej przestrzeni, poznaje swojego byłego przewodnika, który jest takim czerstwym, takim staruszkiem. I jest, widzi też inne osoby, z którymi miała do czynienia, w sensie istoty subtelne w stylu jej rodzina, rodzice, rodzeństwo z tych pierwszych wcieleń. To wszystko tam jest. I ten przewodnik wybrał jej takie wcielenie, gdzie właśnie wojna doświadczyła ją tak okrutnie. Powiedz mi, dlaczego Magda się zgodziła na takie wcielenie? Właśnie, że nie do końca, to znaczy zgodziła się na to wcielenie, ale nie miała świadomości tego, że w tym wcieleniu będzie taki punkt zwrotny, gdzie zostanie jakby sprzedana istocie, która będzie jakby żerować na jej energii. Pojawia się teraz taka umowa pomiędzy smokiem a tym jej przewodnikiem, który ten przewodnik sprzedał ją, jakby tak w cudzysłowie temu. I to też jest taka, widać, że on chciał istot, które są bardzo czyste, bardzo delikatne i które łatwo można jakby złamać i są podatne na obciążenia emocjonalne. On takich istot żądał od tego przewodnika. Dobrze, to idźmy do momentu, kiedy Magda jest zupełnie wolna, nie ma żadnych przewodników, żadnych ingerencji, żadnych podpięć, żadnych umów. Idźmy tam. To jest takie miejscu, jednym słowem to można określić pięknym, zachwycającym i takim, który emanuje z siebie taką pełnią i taką prawdą. I to jest coś takiego, jak to porównywać. Na przykład w źrenicę oka byśmy weszli i tam przenieśli się w jakąś przestrzeń, która emituje czy zawiera od planet przez galaktyki jakieś części zależności czy wiedzy, świadomości o tego, o tym, kim jest ta istota, którą również jest Magda. I ona pulsuje w taki fajny sposób. Tak jakby, to nie jest tak, jakby oko mrugało, tylko wewnątrz tej źrenicy, tam, gdzie są te zapisy energetyczne o tym, kim Magda jest. Nawet trudno nadać temu kształt. To mruganie, czy to wibrowanie, ta pulsacja tej jej istoty tworzy postać energetyczną. Im bardziej pulsuje, tym bardziej tworzy się, tak jakbyś zamykała i otwierała oko i patrzyła na jakiś kształt i później jak zamkniesz oko, to ten kształt jak w formie takiej otoczki pojawi ci się pod powiekami. To mniej więcej coś takiego jest, że tworzy ta świadomość, podświadomość właśnie w formie takiej pięknej, czystej kobiety, ciała subtelnego, który idzie przed siebie we wszechświat napełnić się stworzeniem, którego jest częścią. I tam jest absolutnie wolna i niesamowicie jest czysta, powiedziałbym nawet nieskazitelnie czysta, a jej istota jakby przejawia się w niej i czerpie z tego doświadczenia, którym chce się wypełnić jeszcze bardziej. I co dalej się dzieje? Jak trafia na tego przewodnika? Ona mknie, czy... To jest też trudny proces do wytłumaczenia, bo mknie to też nie jest do końca tak, bo z jednej strony ona mknie, z drugiej strony jakby jest nieruchoma, a czasoprzestrzeń, czy przestrzenie się zmieniają wokół niej. Jest to, można to nazwać pewnego rodzaju podróżą przez wymiary. I ona dosyć chyba precyzyjnie wchodzi w jakieś takie przestrzenie materialne i to nie od razu na Ziemię jest, tylko właśnie w takie przestrzenie energetyczno-materialne, gdzie wibracja jest dość ciężka, niska, w sensie w porównaniu z tym, skąd ona jest. To znaczy, że wibracja, energia staje się już taka bardzo twarda, posiadająca kolory najpierw, a później już nawet kształty. I pokazują się jej takie istoty
jak się postrzega je, to tak jakby czyste. Nawet podstawia się jej pewnego rodzaju obrazy, czy ja bym to nawet bardziej nazwał klonami, czy zapisami energetycznymi takich czystych istot, które są już gdzieś na planie na przykład ziemskim, ale ta pamięć o nich jakby przedstawiana jest tej istocie Magdy i one jakby zapraszają ją, żeby poszło za nimi. I ta część tej świadomości, ona dosyć rezonuje nawet z Magdą, więc ona podąża za nimi. Ona chce pokazać jej takie istoty, które im pozwoliły tu być w przestrzeni, która jest ciekawa, która jest taka inna, jest taka rzeczywista i którą warto jest jakby poznać i może ona z nimi wejść na ten plan i doświadczyć razem z nimi, ale w innej formie. Zrozumieć czy poczuć inne zależności. Takie trzy, cztery czasem istoty, które takie są bardzo lekkie, takie trochę może tańczące, prowadzą ją przed oblicze takich właśnie mędrców, którzy objaśniają jej, czy potwierdzają, czy godzą się na to, czy witają ją też. Taka jest atmosfera taka świąteczna tam i przedstawiają jej warunki, na jakich ona może być. To znaczy, że musi tą część swoją świadomości tutaj zostawić i wejść w jeszcze większej czystości, pozbawiona jakiejkolwiek tożsamości tego, kim wcześniej była. I oni, jeśli się na to zgodzą, dadzą jej nową tożsamość, dzięki której ona będzie mogła stać się częścią tej rzeczywistości, której będzie mogła doświadczyć. No i ona zrzeka się faktycznie tej tożsamości, oddaje się im w opiekę, oddaje im swoją wolę i zdaje się na to, co dla niej przygotowano. Dostaje później przewodnika, po drugiej stronie jak przechodzi, tam już jej po przejściu na niższy wymiar, jej ciało jeszcze bardziej gęstnieje, tworzy się właśnie taka powłoka subtelna, która ma dosyć wyraźne kształty i do tej powłoki subtelnej, do tej świadomości znajduje się odpowiednie ciało i do tego ciała transferuje się jej świadomość, tworząc z niej istotę ludzką. Stań przed Magdą w tym momencie, kiedy jeszcze się nie rzekła swojej tożsamości, kiedy nie oddała swojej woli tym bytom. Jesteś tam? Tak. Mhm. Powiedz jej, że przychodzisz z jej przyszłości, że poprosiła cię o pomoc. Pokaż jej wszystko, co było, będzie jej udziałem, jakie będzie miała doświadczenie na ziemi, kiedy zrzeknie się swojej tożsamości, kiedy odda swoją wolę tym istotom. Na trzy pokazujesz jej to wszystko, co zebraliśmy, te wszystkie informacje, które zebraliśmy na tej sesji. Raz, dwa, trzy. Już. Te informacje są przekazane Magdzie w tamtej sytuacji. Powiedz, co się dzieje. Wchłania jakby tą informację o tym wszystkim, co wydarzy się po podjęciu przez nią decyzji. Dobrze, powiedz, że ma prawo nie podejmować tej decyzji, nie wchodzić w tę umowę z tymi istotami i wcielać się na ziemi na własnych zasadach, na własnych warunkach. Powiedz jej, żeby odrzuciła tę umowę. Czy nadal ma ochotę, czy posłuchała ciebie? Czy ma ochotę nadal wchodzić w tę umowę? Nie musiała nawet mnie słuchać, tylko sama w sposób naturalny poczuła, że jest to niekorzystne i jest tam fałsz, którego ona nie chce. A czemu nie zauważyła wcześniej tego fałszu? Czemu ta informacja była ukryta przed nią? Nie widziała konsekwencji. Teraz te konsekwencje zobaczyła. Czemu te byty ukrywają całą prawdę przed takimi istotami? Dlatego, że jeśli byś znała prawdę, to nie potrafiłyby ciebie wykorzystać. A czy nie ma tam jakiegoś nadrzędnego prawa, które by regulowało coś takiego, żeby nie oszukiwać istot?
jakiejś kosmicznej, nie wiem, straży, która by to pilnowała tego. Jest coś takiego, czy jak to? Dlaczego tego nie ma, takiego zabezpieczenia? Jest zabezpieczenie w postaci chociażby wolnej woli, tylko koncentrowanie kogoś na, czy pokazywanie mu i tylko jakichś wybranych aspektów i nie pokazywanie całości sytuacji, całości prawdy powoduje, że wykorzystujemy tą wolną wolę na podstawie niepełnej informacji. A robimy to dlatego, że chcemy tą prawdę poznać w całości, tak. Tą prawdę, która jest choć na przykład pełne źródło, ono ma dostęp do wszystkich aspektów prawdy, a my tylko do nielicznych. Stąd w nas potrzeba poznawania wszystkich, możliwie jak największej ilości aspektów, żeby tą prawdę zobaczyć w sposób bardziej pełny. Dlatego wybieramy właśnie doświadczenia, czy podejmujemy decyzje na podstawie niepełnej informacji. Dopiero wchodząc w sytuację, poznajemy resztę aspektów, które potencjalnie też mogą być dla nas niekorzystne w tej części, ale jako całość są w stanie tą świadomość naszą wypełnić ściślej, bardziej jesteśmy wtedy pełni tego. A czemu te informacje ze źródła, które ma wszystkie informacje, są blokowane przed takimi istotami, że one mają niepełne informacje? Żeby mogły świadomie wybrać doświadczenia w całym zakresie, świadomie. Nie są w stanie w całym zakresie wybrać. Jeśli chciałby w całym zakresie, to byłyby źródłem. Natomiast my jako istoty, które są w źródle, poznają wszystkie aspekty źródła w swoim własnym cyklu. Dobrze, zapytaj Magdę, czy jest gotowa, żeby to całą swoją wiedzę o sobie, to swoją tożsamość wolną, nieskażoną przełożyć na życie tu i teraz. Te wszystkie informacje znajdą się w jej ciele obecnym. Na trzy. I wszystko, co policzę do trzech i to się zadzieje, a ty będziesz obserwował tą jej ścieżkę, czy wszystko jest okej. Okay? I będzie to polegało na tym, że ona zachowa swoją tożsamość, także całą pamięć z tej sesji, pamięć o sobie, kim była, pamięć doświadczeń, ale tylko takich, które ją będą wspierały. Wiedza o pewnych rzeczach, które ma unikać. Będzie pozbawiona traumatycznych doświadczeń, czy emocji związanych z nich, konsekwencji. Zachowa tylko jakby wiedzę tego, czego właśnie ma się wystrzegać. Zabierze ze sobą wszystko to, co jest jej potrzebne do prawidłowego funkcjonowania na Ziemi, a wszystko, co ją obciąża i z nią nie będzie rezonować, tego nie zabierze. Niech sobie zrobi taką selekcję w swoim tym. I na trzy idzie do ciała fizycznego. Raz, dwa, trzy. Już jest w ciele fizycznym. Powiedz, co widzisz. Że ta świadomość, ta energia, ta istota odradza się również w ciele fizycznym, takiej właśnie czystości swojej istoty, w czystości swojej decyzji, w czystości swojej intencji. Wnika i rozpuszcza te programy umysłu, które wcześniej towarzyszyły, zastępując je właśnie tą czystą świadomością, czystą świadomością istoty, którą ona jest. W tym momencie też ciało subtelne Magdy obmywa ciało fizyczne swoją energią i z każdej komórki ciała wyrzuca zapisy z ciała fizycznego, z każdej komórki wyrzuca takie, które ją nie rozwijały, które ją obciążały, które ją blokowały. Oczyszcza pamięć komórkową swoją energią, swoją naturą, swoją pierwotną tożsamością. Gdy te procesy się zadzieją, to mi powiedz, kiedy będzie już pamięć komórkowa wyczyszczona z starych złogów, starych programów. Gdybyś mógł, to opisz, co widzisz. Widzę proces taki energetyczno-mentalny, który właśnie zamienia
wibracje ciała, zmienia połączenia komórkowe, połączenia neuronowe w istocie fizycznej również, w części fizycznej. Czy ta energia nowa dobrze się asymiluje w ciele fizycznym? Czy jest kompatybilna? Tak, jest kompatybilna, bo jest właściwa, jest prawdziwa. A gdy to się dokończy, to mi powiedz. Na częściach, te wszystkie jakby części zintegrowały się, można powiedzieć, że tak, że już proces tu, na tych przestrzeniach się zakończył. Dobrze, czy ciało subtelne Magdy chce coś powiedzieć ciału fizycznemu, które słuchaj teraz na Skype'ie? Tak, że teraz ten proces, w którym jest ta część, szczególnie część fizyczna, będzie odrzucać wzorce i programy w fizyczności, będzie na nowo tą przestrzeń, w tej przestrzeni się osadzać po to, żeby w sposób właściwy w niej się poruszać i w sposób suwerenny podejmować decyzje i realizować swoje pragnienia, swoje założenia, które nie uwarunkowane z zewnątrz dadzą jej właśnie radość i spełnienie i pełnię doświadczenia. A jak ją widzisz na tych nowych warunkach w świecie fizycznym, w życiu fizycznym? Pojawi się większa radość życia, energia życiowa i zacznie jej towarzyszyć, choć jest też takie możliwość, że ciało przez pierwszy okres będzie jakby musiało się zregenerować i pewne jakieś niedogodności mogą się jeszcze pojawić, ale później ta radość życia się pojawi i te wszystkie pasje, które Magda w sobie ma, taka radość, jakby potrzeba takiego pozytywnego szaleństwa, czy wyszalenia się w jakichś takich dziedzinach, które sprawiały jej radość, a na które nie miała siły, teraz będzie mogła w sobie odnowić i czerpać z tego właśnie radość. Związki się jakby bardziej pogłębią, będą bardziej intensywne, bardziej spełniające Magdę. Tego typu właśnie rzeczy będą jej coraz częściej towarzyszyć. A czy będzie miała możliwość zmiany pracy? Tak, będzie miała możliwość jakby wpłynięcia na wszystko. Na wszystkie aspekty swojego życia, jeśli właśnie będzie decyzja i to uwaga, ta energia właśnie będzie w sposób taki niezakłócony mogła kreować tą przestrzeń, przebudowywać ją również w kwestii zawodowej. Powiedz mi, czy przy niej są jakieś byty, które w nią ingerują? Nie. Też nie ma żadnych implantów? Zobacz, spójrz na jej ciało. Nie. Czy coś możemy dla niej jeszcze zrobić? Coś chce nam przekazać? Dzieli się z nami taką wdzięcznością za towarzystwo w tym procesie, za to, że stała się również czystą świadomością, że poczuła znowu siebie na nowo. Czy są nadal przy niej te istoty, które zawołaliśmy na początku, które były kiedyś jej rodziną, mężem, dziećmi? Nie uczestniczyli w tym procesie, nie obserwowali tego. Zostali w tamtym astralu, tak? Nie, w tej chwili jest sama w tej przestrzeni. To była przemiana Magdy, to jakby jej wewnętrzna przemiana, powrót i nikt jej nie towarzyszył. Czy Magda chciałaby przekazać informacje o sobie komuś bliskiemu, ale tylko takim istotom, które chce, żeby informacje dotarły i tylko takie, które będą korzystne dla niej i dla tych istot? Może zaprosić do swojej przestrzeni bliskiej istoty, ale niech każdą istotę rozpozna po DNA. Kto się pojawił? Pojawił się jej partner i też istoty z jej przeszłości. I z tego wcielenia, i z poprzednich, na przykład rodzice, którym też przekazuje formę pojednania, wybaczenia, przekazania tej swojej czystości, nie przekazania, tylko w sposób dosłowny takiego pokazania tej swojej czystości i że tam nie ma pomiędzy nimi jakichś zależności, które determinowałyby ich do jakichś wspólnych doświadczeń czy walki, czy po prostu taka czysta jakby relacja pozbawiona jakiegokolwiek obciążenia. Te potencjały pomiędzy nimi się po prostu wyrównują. A jednocześnie oni
czują szczerość jakby tego przekazu od niej. Gdy już będą gotowi, gdy się napełnią tą informacją, każda z tych istot odchodzi do swojego portalu i znika z przestrzeni Magdy. Gdy to się zadzieje, to mi powiesz. Już. Okej, dobrze. Magda została sama, tak? I w takim razie poprosił, żeby swoją przestrzeń zagospodarowała tak, jak sobie żywnie podoba. Powiedz mi, jak wygląda teraz jej przestrzeń, jak Magda ją urządziła. Jest czysta. Wyzerowała potencjały i mogła kreować od nowa, od podstaw. Ale czy Magda ma wiedzę o tym, że mogą być jakieś próby ingerencji w nią? I wie, jak się od tego bronić? Została jej przekazana sugestia, po której ona całą tą wiedzę przyjęła i dzięki temu nie zdecydowała się na wejście na ten plan jak poprzednio, tylko na własnych warunkach. I dzięki temu właśnie, że zyskała wiedzę o możliwościach wpływania, manipulacji i tego typu rzeczy. Okej, chciałam tylko potwierdzenia. Czy Magda jest gotowa, żeby iść swoją drogą i zamknąć ze sobą portal, pożegnać się z nami? Tak. Jeśli chce, to niech sobie jeszcze podniesie wibrację, jeśli to jest w ogóle potrzebne. My ją żegnamy. Dziękujemy za współpracę, za zaufanie. Gdy Magda już będzie gotowa, zamyka za sobą portal i znika z przestrzeni pracy. Zostajemy sami. Gdy to się zadzieje, to mi powiedz. Tak, odeszła. A ty uruchamiasz procedurę zamknięcia sesji. Gdy zakończysz proces, to mi powiesz. Już jesteś oczyszczony, podniesione wibracje, tak? W takim razie wychodzimy z sesji. Wychodzisz. Rozłączasz się ze wszystkimi i wszystkim. Na trzy otwierasz oczy. Już jesteś z nami.